Ej, dobra, ja dalej jestem na tym lotnisku, ale zszedłem gdzieś przez przypadek poziom niżej i teraz jestem zgubiony. I'm fucking lost. Zgubiłem się. Kurwa, muszę gdzieś wyjść. Jakieś schody na górę? No nie, no winda. Może tu? Nie. Może jednak windą. Można wezwać windę? No tu jest guzik. Czaśni. No nie, no kurde, pięścią. Albo chodź. Ej, no uśmierzenie nerwów. Batonik jakiś chociaż, no. No hej! To w samochodach prędzej pękają niż tutaj. Widocznie nie jestem pierwszym, który próbuje. Ej, moment, cio, są schody, ale tylko niżej. Kurde, tramwaj. Ale nie, tu muszą być też wyżej, gdzieś. Przecież. Kurde. Nie, no, jedziemy. Pojedziemy tramwajem. Jeżeli mnie nie przejedzie, oczywiście. Tramwajem podziemnym, kurde, tak zwanym metrem, nie? No, kurwa. I tutaj właśnie wyszło, że nigdy nie jechałeś. A długo się czeka? Rozkład jazdy, coś? Bitch strong? Nie. Aha! Takie bitch, okej. Okay. A bitch in the trunk! To był najmniej odkrywczy plakat, jaki widziałem w takim wypadku. No. Długo jeszcze? Moment, coś słychać. Coś gdzieś jedzie w oddali. Aha! A to w ogóle ma maszynistę? Ma. On tym steruje? Aha, to się nie zatrzyma! Kurde! Myślałem, że to jest pełna automatyka, że on tam tylko siedzi i trzyma rękę na tej dźwigni, którą trzeba mieć wyciągniętą do przodu, żeby pociąg jechał po prostu. Dobra, nie udało się. Nie wiem, jak to miało wyglądać. Jak? Co? Jak nie mam? Już mam na koncie... na koncie. A tu potrzebuję fizycznie. Dobra. Nie, wracamy z buta na powierzchnię. Czy po prostu tą samą drogą, tylko z powrotem. No, już myślałem, że spadnie na dół. Osioł. A poza tym policjant tutaj na pewno nie wejdzie. No, oni tam gdzieś wyżej są. Dobra, ale to jest tak, tutaj... No też może jakieś oznaczniki, coś... Coś... Co? Aha! Ło! Chłopie, ja chcę ten samochód. Albo te opony, przynajmniej. No przecież za taką... funkcjonalność samochodu to jestem w stanie tutaj oddać naprawdę sporo. Ej, no jak... Kto? Kto? Przecież tam nikogo nie było! Widziałem go jeszcze niby na radarze, ale tam nikt nie stał! A dobra, przynajmniej mnie wywali na powierzchni. Tu leży bomba. Ej, tu leży bomba, bez kitu! Bez kitu tu leży bomba. Twardo na respawnie, jak ktoś sobie bombę położył, ale chyba zdążył zginąć, bo się nawet lampka tam nie paliła. A teraz tak, moment, stop. Przecież pieszo nie wejdę. To co ja robię? Ej, stój! Wait, please. Cholera, nie no, ktoś musi podjechać. O. Nie, to zbyt straszne. Nie, poczekajmy z pięściami, po prostu. Jezus, prawie mnie pan potrącił. Musimy o tym poważnie porozmawiać. Pan Co? W co ty jesteś ubrany? Ej, wo, moment. Aha, zapomniałem, sorry, ochroniarze z lotniska. Upierdliwe mendy. Ale co ten gość miał na sobie, ej? Co to był ze sweter? To jak świąteczny, tylko że gorszy. Jak nieudany. Ach, dobra, nieważne. Dwie gwiazdeczki, a to mi w niczym kompletnie nie przeszkadza. Co tu mam? Cargo Bob? No jakby co? Ale co mam tutaj w garażu? W hangarze? Pustka? Może tytan? Może tytan? W bazie wojskowej pojawiały się nader często, więc może tutaj też? Znaczy to jest mniejsze prawdopodobieństwo jeszcze z moją rangą. No nie. Chyba, że coś innego latającego na przykład. O! Nie! Cargo Bobem przynajmniej mogę coś zahaczyć. Więc dobra. Cargo Bobik. Ej, no nie mówcie, że już go nie ma, bo to...
I masz zabycie wybredny. Kurde. A nawet przez to, że nikt go nie zabrał, on po prostu zniknął i co i zwykły chujowy Maverick. Może po drugiej stronie coś. Jak wrócę. To będzie coś lepszego. Ej, póki co zmienimy auto, bo to się zablokowało. Kontener z zabawkami. Ej, wiecie co? A może? Total Legend? Arogancko. Dobra. Uderzmy. W ogóle nie grałem jeszcze. Ej! Oho! Czy jest ktoś, kogo nie znoszę bardziej niż prezesa Meriwether Dona Persiwala? No dobra, sporo się znajdzie, ale on i tak wpienia mnie na tyle mocno, że go nienawidzę. Meriwether właśnie przemyca transport zaawansowanej broni. Obecnie odkryli ją pod mostem w kontenerze, więc musimy... Znaczy, ukryli. Odkryć to ja ją odkryję. Musisz załatwić śmigłowiec transportowy, może uda się jakoś pożyczyć z bazy wojskowej. Ohoho! Dobra, ej, to ja chcę... kamizelkę kupić, ale kurde. Ale taki z gościa Total Legend, że poziom trudności łatwy ustawił. Spoko. No chyba, że patrząc na mnie, tak sugerował się rangą. Ale nie, to by było bardzo niemiłe z jego strony. Dam sobie radę, co prawda nie kupiłem teraz kamizelki, nie zdążyłem. Znajdź cargo boba, no. No ja wiem gdzie jest, na lotnisku chociażby. Dobra, jeden łazik. Dobra, ja sobie pojadę tym. Nie, to jest część prywatne auto pewnie, no to... Kurde, no bez kitu, co jest zgrane? Dobra. Nie, ten gość ma swoje podejrzewam, no to jest jego. To ja muszę sobie byle jakie zniszczyć. Znaczy zniszczyć. Wziąć, a potem zniszczyć. Dobra. Zielony dym spod opon, widzieliście to? Dobra. A jeszcze jakiś szybki do tego. Ale mędy. Inaczej to może zamiast... może naprawdę zadowolmy się tym garażem. Po prostu. A zainwestujmy w samochód wreszcie. Ale dobra, tutaj postaram się znaleźć cargo boba. No w bazie wojskowej jest na bank, ale zanim ja się dostanę do bazy wojskowej i tam jeszcze... będę w stanie go zwinąć, no to może troszeczkę minąć. A w tym moment, czy on nie jest oznaczony na mapie przypadkiem? Nie, ale oni jadą w to samo miejsce. Ej, kurde. Inaczej, to może być po prostu uzależnione od tej misji, że to musi być baza wojskowa, a ja po prostu jadę w ciemno. Znaczy, jadę w ciemno, to jest fakt, okej. Okay. Bo nie wiem, czy tam jest. Ale może akurat w tej misji po prostu tylko w jednym miejscu pojawiają się te cargo boby, a ja właśnie sobie nadrabiam. Ja tak właściwie dokładam drogi i to sporo. Choć nie, w sumie. No nie no, to oni jadą na północ, ale praktycznie na południe, no to he. No. Brawo, brawo, więc dobra, nie no. Spokojnie, zobaczymy się na miejscu na lotnisku. I zobaczymy, czy ja miałem rację, czy oni. Inaczej, w sumie ja się nie spieram. Oni mają na pewno rację. Tylko pytanie, czy można tutaj podążyć drogą na skróty, czy nie. Zaraz się dowiemy. Dobra, jesteśmy i teraz pytanie. Czy tutaj autentycznie, faktycznie będzie cargo bob, czy nie? No jest wrak tutaj. Ale moment, jeżeli nawet nie cargo bob, to przynajmniej cokolwiek latającego, ja będę mógł szybciej do bazy wojskowej dolecieć. No póki co już powinienem jakąś awionetkę chociaż mijać. No nie, w sumie jeszcze nie. Dobra, jeszcze jest nadzieja, jeszcze jest cień szansy. No nie ma. Cholera, no nie ma, ani też niczego innego, oj, co mnie martwi. Bo bez czegoś latającego, to zanim się do niej dostanę, to już będzie po misji. Ej, no tam jest helikopter. No dobra, może Tytan? Ostatnia deska ratunku, później jeszcze tylko szukanie po kątach jakiejś awionetki ewentualnie. Nie. Światełka się wczytały. Pusto. No kurde, dlaczego? No tutaj nawet... Tutaj zawsze stała, zawsze! Kurde! Nic nie ląduje. Ten hangar też pusty. No nie, no bez hitu. W trakcie misji tylko to, co jest obiektem misji, nic więcej. No, poszła się walić swoboda. W GTA, no kto by pomyślał? No ja nie, sorry. Ja wierzyłem, że swoboda to jest... pierwszy atrybut. Serii GTA, to się okazuje, że w trakcie przełączenia się w tryb online, no tak nie jest, niestety.
No dobra, no to co? To ja wracam do nich i widzimy się na miejscu. Chyba, że ewentualnie oni zdążą machnąć tą misję, zanim ja tam dotrę. No i chyba tak będzie. Dobra, widzimy się na miejscu, aby co. Dobra, sorry. Już są. Już koleś ma cargo boba, a ja nie mogę się przebić przez ten pieprzony płot. No dlaczego teraz nie, a wcześniej mogłem? No... Może za wolno. Rozpędźmy się. No nic, kurde, a tamte? Mogłem, czemu, no cholera? Nie, kumam, a ten mogę chociaż? Nie, ten nie, on ten wygląda solidnie, ten rozumiem, że nie. Ale tamten wyglądał cholernie zwyczajnie. Dobra, waypoint trzeba zmienić. A w trakcie wykonywania misji podejrzewam, nie mogę wziąć taksy. Dobra, powiedzmy chłopaki w waszym kierunku, po prostu w waszym kierunku. To postaram się zamienić samochód teraz na sprawniejszy. No, to na szczęście się udało. Dobra, ale jakiś musi tu jechać. No kurde, nie w tą stronę oczywiście. No, stój. Nie, ej, no, co to był za dźwięk silnika? Już to było tuż koło mnie. Co, wy? Jednak o was chodzi? Nie, kurde, stop. Któregoś z was muszę zatrzymać. No dalej, come on! Ja jeszcze policjanci, no... To nawet tego nie mogę bezpardonowo sobie zwinąć po prostu. Ej, stój. Dobra, wszystko, acy-cacy, tam ci nie słyszą. Dobra, usłyszeli? Nara, dam radę oczywiście, bo kurde oni celnością grzeszą. Niestety. Wyjątkowo. Ej. To się bardziej nadaje. No ale wyłaź spod tego auta! No. Ej, tak się boję, że to zginę teraz przez to. Run away from the pig. No kurde! Życia dużo... No, jeszcze zmarnowałem życie, no. Pięknie, po prostu kurna, pięknie. Bravissimo. Oddajcie jakiś samochód, po prostu. No kurwa, wysiadaj! O kurde, czy wy to widzicie? Jest tu pełno! Dobra, nie, bierzemy. Trudno, uciekamy z rzęchem, z powrotem, tak jest, dokładnie, tak jak waypoint. Tam jest mniej policjantów. No strzelaj, ty ośle dardamerski! No. Raczej, tak się czuję oszukany, że nie mogę stąd po prostu odfrunąć. Odlecieć czymś. Czymkolwiek. Nie musi być cargo bob. Ale cokolwiek, to jest kurde lotnisko. To może być lotnisko bez żadnego samolotu. Co prawda nie sprawdziłem każdego możliwego kątu, który tam był. Znaczy kąta. Tak właściwie. Ale to kurde nie znaczy, że w stałych miejscach nie powinno... Powinno być kurde pusto, no bez kitu. Nie. Fuck. Po prostu nie fajnie. No jeszcze ci... Ej, dobra, chłopaki, w ogóle jak tam, no? Kurde! Nawet nie mogę sprawdzić, jak tamtej trójce idzie. Oni absorbują niestety 100% mojej uwagi. Przynajmniej wymagają tego. Są tacy upierdliwi. O, ten się zaplątał, to mi troszeczkę ułatwi. Może jednak do niej zdążę dojechać. Kiedyś. Nie no, super. Po prostu kurde super. Dobra, zasłonię się za tym. No nie tak to miało wyglądać. Oddaj auto. Kurde. Policjanci z każdej strony. Przyjąłem tylko trzy. No nie no, to nie są tylko trzy. To jest połowa sił całego miasta. I blokady już stawiają nawet. Ej, oni są już niedaleko. Chyba. Albo niektórzy wracają po prostu samochodami. A jeden leci cargo bobem. No nie no, w sumie tak raczej jest właśnie. Ale dziwne, że ich nie zabrał. Trzeba mi gdzieś się ustawić.
w jakimś miejscu. Na kółeczkę. Ale co z tego, jak on tu skręca? Kurwa mać! I dalej mnie widzi. Cholera, uwierzycie? I dalej mnie widzi. Nie mówię, że sukces misji jest uzależniony od tego, czy ja ucieknę. Bo jeżeli tak, to muszę bardziej spiąć dupę. Oni są naprawdę bardzo upierdliwi dzisiaj. Bardzo. Ale co to? Aha, on pewnie zwinął swój lasera przy okazji, okej. Okay. Bo cargo bobsa szybko na pewno nie lata. Koleś, pomóż mi, rozwal policjantów. No bo oni mnie rozwalą. A, takie nawroty mówisz? Dobra. Ej, cicho, dobra, nie widzą mnie. I nie powinni widzieć. A może ja to natrafię przy okazji na zamiennik jakiś szybki? A przynajmniej w lepszym stanie od tego? Nie, niestety nie. Kurde. Wybiję się na tym? I przeskoczę, czy nie? Moment. Da radę, dobra. Że jak stąd schodzimy. Mam nadzieję, że nie spadnę na jakiegoś pieszego i znowu mnie nie będą ścigać. No. Come on. A, bo to mam na przód, zapomniałem. Dalej, dalej, dalej. A w sumie mogę waypoint zmienić. Na bazę? Gdzie jest baza? No do bazy, no to tutaj jest baza przecież, kurde, tu, tu. A tu jest koleś. To dobra, nie no, hit. Dobra, jest bez pościgu. Jak tam moje zejście? No... Pięknie. Koniec końców pięknie. Nie, nie będę kradł kolejnego samochodu. Już pojedziemy tym. Tylko czy on też nie jest przypadkiem teraz uznawany za kradziony, czyli tak jak przejadę koło jakiegoś... Dobra, ten można ukraść, ten jest lepszy. Zdecydowanie. Pożyczysz? Na momencik. Na chwileczkę. Nie no, takim zdecydowanie szybciej. Przynajmniej nie ma napędu naprzód. Dobra. 3 km. Dobra, to widzimy się tam na miejscu koło bazy, tylko... Inaczej, moment, stop. Ktoś cargo boba już przecież zwinął. Był komunikat, że ktoś zwinął cargo boba. Czemu lata tylko koleś laserem? Dlaczego ja dalej mam się dostać do bazy? Have no fucking clue. Ale ten nie latał zbyt szybko. To może to był ten cargo bob. Nie, dobra, tak czy inaczej. Widzimy się na końcu tego waypointu. Po prostu. Dobra, ktoś dotarł do bazy i teraz przechwycić kontener, tak? Moment, skąd oni wzięli tego cargo boba, skoro nie z bazy? Co jest grane? O to chodziło, dobra. Co, może powtórka, panowie? Co wy na to? Już teraz obiecuję, że pojadę prosto do bazy. Nie będę szukał na lotnisku szczęścia, bo tam szczęścia nie ma. Jak restart? Po prostu restartujesz to? Spoko, mogę. Kontynuuj. Powtórka? No nie, no co wy z tym niezłym kanałem macie? To jest naprawdę najbardziej popularny tor? Kurde, no nie wiem, dobra. Maga na ranga pierwsza, wyścig lądowy 85%, no wszystko się zgadza, dobra, wszystko się zgadza, ale... Czy to jest... Jeden z najbardziej... Najczęściej granych torów, no... Kurde! Ale dobra, chciał klasy, zobaczymy jaką klasę wybierze. O, i to rozumiem, motocyklem jeszcze tutaj nie jeździłem, spoko. To może startować jak na moje. Aaa, właśnie, tylko teraz odwieczny problem. Nie no, na pewno double T? Roofman, ej. Kurde. Fuck! Dobra, no jak nie wybrano? Przecież wybrałem. Ile mam pieniędzy? 200 mam zakłady, dobra, postawię. Na siebie. Znowu, choć to głupia cholera, no ale 200, ej. Tylko mam nadzieję, że wybraliście, no. Ten, na który miałem chociażby najechany.
I czemu na końcu? Oho, inne klaksony, to zwiastuje beton. Ej, i znowu wcisnąłem. W dobrym momencie i dupsko. No ten, ale pociska na jednym kole nawet, ej. Trzeba się liczyć z tym, że będę tu trzeci. Ale czy kiedyś było w sumie inaczej, teraz nawet o próżnię potrafię się zahaczyć. No tam nic nie było i walnąłem w coś, no to sorry. Jadę za tobą, jadę. Still here. Ciągle tu jestem. Teraz no właśnie, nie można jechać przy ścianie, bo tam się wczytują kartony. Tu na środku w sumie coś też. Się czasami lubi wczytać. On tam ten skacze? Co on robi? Tam mu temu pierwszemu światło z stopu. Tak chodziło, że bez kitu. Fucking shit. Nie, dobrze. Nieźle. Nieźle, tylko wytraciłem prędkości niestety dużo. Też kurde, strasznie wolno się rozpędza. Inaczej, w nic nie walnąłem. Praktycznie nie zwolniłem. A i tak oni zwiększają dystans. No to kurde. Co, nowy rekord okrążenia? Co, nigdy nie było szybciej? No to ej, no to sami widzicie. Chyba, że po prostu zwykłe nowe okrążenie. Uhuhuhu. Też zahaczę pewnie o to samo co on. Kurde, widzieliście? Przed chwilą przez to, że trzymam przód wciśnięty, żeby jechać jeszcze szybciej. Aaaa! To prawie bym się rozwalił i się właśnie rozwaliłem. No i tutaj jeszcze przed zakrętem nawet, no nie wierzę! Ach. Dobra, to trzecia pozycja. Niestety, będzie tą, z którą zakończę ten wyścig. No chyba, że tam się będą bawić teraz. Się rozpieprzą gdzieś po drodze. No nie, no kurde, widzieliście sami, no nie dało się. Dobra, dało się, ale cicho. Czasami lamerką trzeba się zaprezentować ze swojej gorszej strony. Pokazać lamerkę. A w sumie, o, to może być ostatni przejaw lamerstwa przed zmianą maski. Tak w sumie. Ten wyścig. Dobra, David skończył. Znaczy nie, co jak kurde ślepy jestem? Ja sam z tym Princess, tam żadny Princess nie był, to był priceless mango. Bezcenny mango. No ale też mnie zmylił wtedy kolor samochodu za pierwszym razem, bo był różowy. A kto bierze różowy? Powiadacie? Wyjebane. Wjeżdżamy tyłem na metę. Co cię on tam nawraca, kurde? Widzieliście go? Co za pacjent? Kółeczko sobie trzasnę. O, za trzecią pozycję tutaj nawet płacą? No to uhuhuhuhu. Można by się było tutaj przystać do tego trybu. Na dłużej. No, wreszcie koleś, który nie ma faka albo walenia konia. Dzięki, fajnie było. Ale ja uderzam swobodną. No chyba, że skrzydla siłowcy. Ewentualnie, ej, bitwa o Alamo? Nie, no nie chcę powtarzać tego, kurde. Dobra, jesteśmy. Mój wóz zniszczony, wiadomo. Nic nowego. Dla mnie standard. Więc tak, tylko teraz środek transportu i jedziemy po tą maskę. Kość dla psa, no nie, no kurde. Przecież jestem cały czas koleżeński teraz, no nikomu już dawno nie zniszczyłem samochodu. Ryzyk fizyk. Ej, serio? Myślałem, że przeskoczę. Ej, czy ja tam widziałem kość? Nie no, później w trakcie edycji sobie zobaczę. Ej, ale tam wygląda autentycznie, jakby... mięso od kości mu się oderwało i kość była na zewnętrznym. Znaczy na stronie zewnętrznej. Widoczna, no kurde. Niezły kanał. Ten co cały czas gra... Ej, kurde! Co to za lamerka posiada tuż przed zmianą? Dobra, ale nie jedziesz ze mną! Widzieliście, chciał się władować? Perfidnie do mojego nowego samochodu? Dobra, maski. Nikt się koło nich nie kręci.
Dobra, no to widzimy się na miejscu. Dobra, jesteśmy już na Vespucci Beach. Maski już są niedaleko. Oj, oj, żeby mnie potrącić jakiegoś grubasa na samym końcu. No, widzicie, autko nawet... No dobra, jest troszeczkę podczaskany. Jak to z teleportacja nie bywa. Dzień, doberek. Widzi pan, jestem już użytkownikiem jednej z pana masek, więc teraz poproszę coś nowego. Oddane sławki, kurde, maski. A, tutaj, sorry. Pan wybaczy. Nie ma opi... O, kurde, no nie mówcie, że mi nie... Nie, starczy mi. Ej, dobra. No dobrze, witajcie się z nową maską Superlamy, która już nie będzie znana jako Superlama. Mam nadzieję. Inaczej, przydomek może zostać, ale mam nadzieję, że moje umiejętności już będą zdecydowanie lepsze. Dobra, kupujemy to, zakładamy. No zakładamy, powiedziałem, ale to na szczęście nie problem. Teraz już jak widzicie, wiem co jest grane, wiem co jest 5. Kaski? Może kask do tego. Nie, schowaj ten brzydki ryj. Ej, ale w sumie nawet delikatnie podobny. Dobra, nie to o to chodziło, gdzie są maski? Tu. Koło kasków. No, dobra. No nie dobra. Nie, dobra, kończmy tą farsę. Dobra, trzymajcie się, kochani, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej. Narka.